Pierwszym etapem dziennikarskiej podróży była kamienica Atavancich na jarosławskim rynku. Kosztujący prawie 6 milionów złotych projekt, w 90% dofinansowany ze środków RPO, pozwolił przywrócić świetność znajdującej się kiedyś w opłakanym stanie budowli. Dziś służy ona promocji miasta. Powstało Centrum Kultury i Promocji Miasta Jarosławia, w którego skład wchodzi Centrum Informacji Turystycznej, współpraca z Jarosławskim Stowarzyszeniem Przewodników i Pilotów Wycieczek Turystycznych. Mamy galerię z prawdziwego zdarzenia, no i mamy salę lustrzaną, w której odbywają się różne małe formy, odczyty, koncerty, wystąpienia, spotkania, próby chóru i wszystko to, co jest bardzo ważne dla wielu stowarzyszeń, które działają w Jarosławiu. W podziemiach wciąż trwają prace remontowe. Powstaną tam kolejne elementy trasy podziemnej, która odkrywać będzie bogactwo historii i tradycji Jarosławia w nowoczesnej formie, ukazując dziedzictwo miasta. W Jarosławiu dziennikarze oglądali także, jak przebiegła renowacja i modernizacja zabytkowego opactwa sióstr benedyktynek. Nasz problem polegał na tym, że w starym obiekcie była też stara infrastruktura, która nie spełniała współczesnych przepisów bezpieczeństwa. Przykładem była instalacja wodociągowa zrobiona z rur gazowych, czyli takich, które korodują. Potem sprawy przeciwpożarowe były zupełnie położone. Sprawa wentylacji, kanalizacji, brak zabezpieczenia w postaci monitoringu i tak dalej. No, pewne instytucje sugerowały natychmiastowe zamknięcie tego domu, ponieważ nie mogą tu wchodzić ludzie postronni. Dziś Jarosławski Ośrodek to miejsce spotkań, warsztatów artystycznych, które jest zapleczem dla inicjatyw kulturalnych, muzycznych, festiwali i rekolekcji. Co roku przyjeżdża tu kilka tysięcy ludzi. Z wyremontowanych pomieszczeń chętnie korzystają m.in. twórcy warsztatów Miasto Sztuki, którzy przyjeżdżają z Warszawy na warsztaty artystyczne dla młodzieży. I oni, ceniąc sobie taki odpoczynek w małym miasteczku, w pięknym parku i tak dalej, prowadzą jednocześnie zajęcia dla tej młodzieży. Co roku mówią, że nie wyobrażają sobie innego miejsca na takie warsztaty. Chętnie zostawiają stolicę na ten 10 dni czy 2 tygodnie i tutaj po prostu są pod urokiem tego miejsca. W gminie Lubaczów czekały na dziennikarzy dwie atrakcje. Pierwsza z nich to część tras turystycznych, które wyznaczone zostały na terenie gmin Lubaczów i Choryniec-Zdrój. Częścią tego projektu jest renowacja i modernizacja kilku obiektów. Jednym z nich jest uratowanie pastorówki, domu pastorów, którzy przewodzili społeczności niemieckiej, która przez półtora wieku zamieszkiwała te tereny. Pastorówka w tych ostatnich latach nie była wykorzystywana, więc popadała w ruinę. I praktycznie w moim przekonaniu brakowało może roku, czy niecałych dwóch do tego, by całkiem zniknęła tutaj z otoczenia, z krajobrazu, bo była już w takim stanie zniszczenia, że naprawdę trudno było sobie wyobrazić, że jeszcze dłużej przetrwa. Dzisiaj jest to centrum edukacyjno-kulturalne pod nazwą Pastorówka, jakby od swego tego pierwotnego przeznaczenia, które służy głównie młodzieży, głównie turystom. Jest na trasie turystycznej, tej rowerowej. Jest ciągle otwarte, ludzie sobie mogą przyjechać, wejść, oglądać wystawę. Jeżeli ktoś chce zostać na dłużej, może wynająć, czy udostępniamy pokój do przenocowania. Prawda? Są tu 4 pokoje na poddaszu zrobione. Może także poprzez współpracę z Kresową Osadą zażyczyć sobie jakby takiego tour operatora, który opowie o całej historii tych miejsc, z otoczenia i o samym Podlesiu i o samej Pastorówce. W Baszni Dolnej dzięki unijnej dotacji powstała Kresowa Osada. Wioska tematyczna, która odwołuje się do wielokulturowości Kresów Rzeczypospolitej, przywołując historię, smaki oraz tradycje tych ziem. Budowę Kresowej Osady zakończono w 2013 roku. Została ona nagrodzona unijną perłą Podkarpacia. Aby przedstawić dziedzictwo kresowej krainy, w osadzie odtworzono dworek ziemiański, dawną karczmę wiejską, w której posmakować można kresowego jadła. W multimedialnym muzeum prezentowana jest ekspozycja ukazująca wyprawy hetmana Sobieskiego na czambuły tatarskie oraz ciekawostki i eksponaty z dziejów huty Szkła Kryształowego, zlokalizowanej niegdyś w pobliskiej Hucie Kryształowej. Cieszanowie dziennikarze rozmawiali z podopiecznymi środowiskowego domu samopomocy. Za ponad 1 200 000 złotych dofinansowania powstało ponad 900 metrów kwadratowych, na których działa 6 pracowni artystycznych. Miejsce to jest drugim domem dla 36 podopiecznych ośrodka, a jednocześnie służy społeczności gminy. Chętnie przychodzą, gdyż osoby uczęszczające do środowiskowych domów
same muszą wyrazić zgodę. Tutaj nie ma żadnego przymusu. Rodzice są bardzo też zadowoleni ze względu na zmianę warunków. Dzięki temu możemy jeszcze prowadzić taką edukację społeczną. Do nas przychodzą dzieci z przedszkola, z podstawówki, młodzież gimnazjalna na zajęcia, najczęściej z ceramiki, której kiedyś nie mieliśmy z uwagi na brak pomieszczeń. I to powoduje, że dzieci uczą, młodzież uczy się tolerancji, widzą inność, która jest wśród nas, a najczęściej te osoby były zamknięte w domach, nie wychodziły, a tutaj nagle się okazało, że wśród nas żyje tyle osób niepełnosprawnych, które będąc tutaj mogą się rozwijać. A tutaj już jeżdżę 2 lata, także jestem bardzo zadowolona z tego ośrodka i to jest moja praca, bo innej pracy nie lubię wykonywać, bo jestem za nerwowa, a wyszywanie mnie uspokaja, także jestem zadowolona to, co robię. Cieszanowie dziennikarze oglądali także rozbudowane kąpielisko, które jest częścią przygranicznego Centrum Kultury i Sportu. Na jego terenie co roku odbywa się Cieszanów Rock Festival, który ściąga tu nawet 20 tysięcy ludzi. W 2012 również został złożony już taki kompletny wniosek. Czekał do realizacji do roku bieżącego i w tym roku, w bardzo krótkim czasie, nie tak długo jak oczekiwaliśmy, ale w bardzo krótkim czasie został wykonany. Praktycznie od listopada 2013 do czerwca 2014 roku i możemy się już cieszyć tym kolejnym etapem, który tutaj jest zaprojektowany. W ramach tego projektu była budowa 11 domków, które mogą mieć maksymalnie 80 osób, w których może mieszkać. Była kwestia wykonania parkingów, wykonania uzbrojenia pod pole namiotowe. Takie profesjonalne pole namiotowe, czyli z możliwością przyłączenia się do prądu, z oświetleniem, z ubikacjami, więc to była tak gdyby kompleksowe rozwiązanie już właśnie tego problemu. Dziennikarski objazd zakończył się przy architektonicznej perełce, którą udało się uratować dzięki unijnej dotacji. To modrzewiowy XVII-wieczny dwór z Krzeczowic. Środki unijne mają znaczenie niebagatelne, a można powiedzieć pierwszorzędne, jeżeli chodzi o inwestycje przeprowadzone na terenie Przeworska w ciągu ostatnich 4 lat. Środki, które pozyskaliśmy z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego sięgają 19 milionów, a więc jest to kwota niebagatelna. Stoicie Państwo przed dworkiem krzeczowickim, który został właśnie zrealizowany, jego adaptacja na cele turystyczne dzięki właśnie środkom unijnym w wysokości 1 190 000, wkład własny gminy to 570 000. Jest to jedno z zadań, które realizowaliśmy właśnie z pozyskaniem środków unijnych. Dzięki środkom unijnym dwór z Krzeczowic został odrestaurowany. Nie tylko cieszy historyków sztuki, ale także służy turystom jako hotel na terenie jedynego w Polsce żywego skansenu Pastewnik w Przeworsku. To jest wyjątkowe miejsce. Na terenie Polski dworów z XVII wieku modrzewiowych zachowało się bardzo, bardzo niewiele i warto było, jak konserwatorzy w latach 50. Zabiegali, ratować za wszelką cenę, bo to jest coś wyjątkowego. Tego nie ma już dzisiaj w Polsce. To są pojedyncze egzemplarze, zachowały się zabytki architektury drewnianej sakralne, natomiast tego typu obiekty w bardzo niewielkiej ilości przetrwały do współczesnych czasów. Dwór przeniesiono z Krzeczowic, niewielkiej miejscowości obecnie w powiecie przeworskim, kilka kilometrów na wschód od miejscowości Kańczuga. Właścicielami Krzeczowic pierwotnie byli Siennowscy, później Krzeczowiccy. Na przełomie wieków ci właściciele się zmieniali, aby od początku XIX wieku do roku 1922 właścicielami Krzeczowic i dworu byli Fedorowicze. Ostatni właściciele to bracia Adam i Władysław Fedorowicze, który Władysław zmarł w 1922 roku, tuż przed śmiercią. Zapisał swój majątek, a wraz z majątkiem dwór dla Polskiej Akademii Umiejętności. Przeniesienie go w to miejsce, tu na Pastewnik, dało mu drugie życie. On dzięki temu ocalał i dzięki temu, że jest tak wspaniale odnowiony, może cieszyć oko i przypominać o wspaniałej historii, bo dwory polskie były typowym
typowym domem w XVII-XVIII wieku były bardzo licznie widoczne w panoramie naszego kraju. A co dziennikarze sądzą o tej formie promocji unijnych inwestycji? Poznajemy ciekawe projekty, wybrane spośród tych, które z punktu widzenia urzędu są najciekawsze, najlepsze, dobre, sprawdzone. A jednocześnie poznajemy ludzi, którzy pracowali przy tych projektach od tej drugiej strony, można powiedzieć. Poznajemy ich problemy, czy opowiadają o tym, jak wyglądało przygotowanie konkretnej realizacji. Natomiast tu spotykamy się z beneficjentami. Myślę, że wyjazdy pozwalają poznać różne aspekty działań, pracy przy projektach. I myślę, że są ważne. Ważne dla nas, dziennikarzy. My oczywiście sami też szukamy ciekawych inwestycji, sami docieramy do różnych firm, do przedsiębiorców, do gmin czy powiatów, ale ta forma myślę, że jest też dobrym sposobem na zachęcenie nas do tego poznawania.